Siemacie, witajcie. Ja jestem Majer, a dzisiaj zaprezentuję wam świeży kod Ubisoftu, a mianowicie strategię Might and Magic: Showdown. Z czym to się je i czy warto kupić tą grę? Na te pytania postaram się w tym filmie takiej swoistej recenzji odpowiedzieć. Serdecznie zapraszam do oglądania. To zaczynamy. Po zalogowaniu się wita nas interaktywne menu w formie stołu kolekcjonerskiego. Na którym widzimy figurki pełniące rolę naszych żołnierzy, w tle widzimy makietę zamku, do tego dochodzą jakieś komiksy, kaktusy, kawa, w tle widzimy krzesła i inne pierdoły. No dobra, no ale czy to już jest gra? O co chodzi, gdzie my jesteśmy, co my robimy? No żeby odpowiedzieć na to pytanie pierwszy trzeba było tą grę zdefiniować. No i teraz tak, powiedzieć, że to jest strategia, no to trochę mało. Czy jest to strategia turowa? Nie, nie jest to strategia turowa. Czy jest to strategia czasu rzeczywistego? Taki typowy RTS, no nie, nie jest to RTS, nie jest to strategia czasu rzeczywistego. Czy jest to karcianka? Nie, nie jest to karcianka. No to co to kurczę u Licha jest? Ktoś mógłby zapytać. No i to jest takie połączenie wszystkiego po trochu. Yy, można tutaj szukać podobieństw do bitw z Kerosa. Można tutaj szukać podobieństw do karcianki na przykład Duel of Champions od Ubisoftu. I no jest to poniekąd takie połączenie, jest to inaczej, jest to strategia innowacyjna jest to połączenie moim zdaniem, jest to połączenie strategii turowej z strategią czasu rzeczywistego. Już tłumaczę, dlaczego tak sądzę i wszystko wam po malutku, krok po kroku wyjaśnię. Na początku powiem tak, gra dzieli się na dwa etapy. Pierwszy etap jest to przygotowanie do bitwy, którego skład wchodzi... Między innymi malowanie figurek, ustalanie taktyki itd., itd. I drugi etap, na którego w skład wchodzi już sama walka, stricte walka, która poniekąd, znaczy inaczej, w, w, moim zdaniem sama walka to jest bardziej oglądanie tej walki, aniżeli samo granie jako takie. Czyli główna rozgrywka, główny ten aspekt czyniący z nas strategów, rozgrywa się w tej pierwszej fazie statycznej czyli w przygotowaniu do walki No dobra to tak tytułem wstępu czego możecie się spodziewać po tej grze co to jest za strategię jak to wygląda mamy jakieś figurki tutaj sobie na, na środku są figurki to, są, to jest moja cała kolekcja na widzicie wbity 11 level takie figurki zdążyłem już sobie zakupić czy zdobyć i pomalować dobra mamy sobie bohaterów reprezentują oni Podobnie jak w Herosach, mam nadzieję, że ten materiał, który oglądacie w tej chwili, znaczy oglądają go ludzie, którzy jaką styczność z uniwersum Might and Magic mieli, więc nie będę wszystkiego dokładnie wyjaśniał. Mamy kilka frakcji i, i jednostek, wszystkie są, wszystkie są w, praktycznie w 100% wyciągnięte wyciągnięte z Herosa. Mam dwóch bohaterów, chociaż ten, aha, bo to jest bohater z, z, z z jakiejś kuźni krasnoludów. Nie wiem czy ten dodatek już doszedł do Herosa 7, czy dopiero dojdzie. Nie miałem przyjemności grać, ale dobra, mniejsza. Mamy, mamy bohaterów, mamy bohaterów, akurat tutaj mam z frakcji przystań, z frakcji inferno i ten nasz krasnolud on również reprezentuje frakcję inferno. Bohaterowie. To są, to są te trzy jednostki, które tutaj widzicie na ekranie, to są jednostki, które fi, którymi fizycznie gramy, którymi się poruszamy, 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 tak, poruszamy i którymi po prostu y, czynimy zło. Każda z nich ma inne, inne statystyki, inne możliwości, inne skille. I tak dla przykładu, oczywiście ta nazwa to jest przeze mnie nazwana, przeze mnie jest bohater nazwany Belzebobem. Y, co tu mamy za ciekawe informacje? ONS, walka wręcz i na dystans. ONS to nic innego jak obrażenia na sekundę. Nie wiem, jakieś takie dziwne. Pierwszy, pierwszy raz się z tym zwrotem spotkałem. Dziwne moim zdaniem jakieś takie tłumaczenie. ONS. Obrażenia na sekundę, no dobra. Czyli po prostu jednostka, która ma za zadanie atakować. Widzimy ile ma zdrowia, energii, szybkości, obrażeń jednostkowych, dystans obszarowych, leczenia, premie kary itd., itd. i różnego rodzaju różnego rodzaju skille Potem mamy no ja nazwałem śmierć, to jest akurat anioł, który leczy, ma tam pełno skili leczących i tak dalej, bardziej taki support, wsparcie, tak? Stoi z tyłu i leczy. Ja pomalowałem sobie go tak. No i tutaj mamy jednostkę strzelającą. Nie wiem, gdzie on ma jakąś kuszy, nie ma żadnej kuszy, ma młot, ale strzela. Strzela yy, czarami, czyli taki magiczny, magiczny krasnolud. Ok, mamy tam naszą figurkę, spoko, fajnie, pięknie. Co my tutaj mamy za opcje? Możemy ją usunąć, oczywiście tego nie chcemy robić. Możemy zmienić jej pozę. Oczywiście pozy można odblokować, pewnie w jakiejś przyszłości, nie wiem, kupić za mikropłatności, czy Bóg wie co jeszcze. Na razie mamy dwie pozy. Taka straszna poza, bo taka patrzy w niebo. W porządku. Możemy pomalować i ustawić taktykę. Przejdźmy do pomalowania. To, co jest bardzo fajne, co sprawia naprawdę dużo frajdy. I nie wierzę, że to mówię, no, bo no, kto maluje? Malują, znaczy ja nie jestem żadnym, nigdy nie byłem kolekcjonerem jakichś figurek i tak dalej. A tak normalnie, no to kto maluje? No malują gdzieś dzieci, nie? W podstawówce, w przedszkolu sobie malują kolorowanki. A tutaj możemy nasze postać tak skustomizować, pomalować tak jak chcemy. Wygląda to przepięknie. No zobaczcie, jak wygląda ta moja śmierć. Mam nadzieję, że Wam się podoba, że ładnie ją pomalowałem. A zobaczcie, jak wygląda klasycznie, domyślnie, jak nam dają anioła. Tak wygląda klasycznie, domyślnie anioł pomalowany i tak sobie biega po planszy, potem już walcząc. A teraz zobaczcie mojego anioła już pomalowanego. Ładnie wygląda, nie? Ładnie. Też tak myślę. Też tak myślę. Oczywiście dobra, możemy zrobić domyślny lakier, pyk. Nasza figurka jest goła i wesoła. Lakier zostanie nałożony na Twoją skórkę. OK. I co robimy? I malujemy sobie naszą postać. Malujemy sobie na jaki chcemy na jaki chcemy kolor. Skrzydła damy sobie tym razem białe. Damy na to emisyjny. O, żeby świeciły. Widzicie jak ładnie świecą. Świecące skrzydła. Bach, nie wiem, damy zieloną, zieloną tunikę. Z, z, z. No nie no, fioletowy się akurat jakoś nie... No dobra, no mniejsza, no nie nie, nie chcę teraz tracić czasu na, na malowanie. Chcę Wam tylko pokazać, że są takie opcje, tak? Że można, można ładnie pomalować o, bo zrobimy tak, świecąco. Że można ładnie pomalować naszą postać. Tak jak sobie życzymy. Od podstaw. Od podstaw. I, I tak ona wygląda w grze i tak ona sobie w grze biega. Wszystko zależy od nas. Może świecić, może nie świecić, może być matowa. Mamy metal, złoto. Możemy na... O, patrzcie, na złoto pomalować. Złote skrzydła może mieć i tak dalej i tak dalej. Opcji jest multum. Opcji jest multum. Ja tutaj brałem, całymi elementami malowałem. Łącznie tu z opcją cieni, z opcją światła, podświetlania. Ale jest jeszcze inna opcja. Jest opcja normalnie piksel po pikselku. Można sobie malować, można sobie napisać. Siema. I sobie taka postać będzie biegać. Można, no można zrobić dosłownie wszystko, można sobie pobazgrać tą figurkę i ona będzie taka pobazgrana. To wszystko zależy od nas. Jest to naprawdę wierzcie mi, wierzcie mi, że sprawia to masę, masę, masę frajdy. Nie chcemy zapisać zmian. Ja mówię, ja już trochę czasu poświęciłem na pomalowanie moich figurek, dlatego nie chcę... Znaczy nie mówię, że są jakieś super eksa to jest moje yeti. Myślę, że te fajnie pomalowane. Kurczę. Mm. JT też fajnie pomalowane, więc nie chcę nie chcę teraz niczego zmieniać ale naprawdę masę, masę frajdy może sprawić samo malowanie samo takie przygotowanie do walki można naprawdę kilka, kilka, godzin spędzić nad tym, żeby sobie jakoś fajnie te figurki pomalować no dobra, to to by było pierwszy, pierwszy etap jaki robimy mamy sobie figurkę, malujemy ją sobie tak jak chcemy, żeby być fajni, oryginalni i tak dalej, i tak dalej no do gameplayu to nie ma nic wspólnego z gameplayem, więc... No powiedzmy pomijamy to, tak? Pomijamy to nie, nie jest to, nie jest to super istotne. Dobra, mamy bohaterów, tak jak mówiłem. Mamy zwykłe jednostki. Jednostki dzielą się na... Jednostki, yy, które są ciężko zbrojne. Jednostki wsparcia. I, i, i... I w sumie tyle. Jednostki są ciężko zbrojne... Albo wsparcie. No ale w zależności, bo są ciężko zbrojne, które są od ataku, są ciężko zbrojne od obrony. Zenek akurat, który jest golemem, ma premię własną i ONS, czyli obrażenie na sekundę duże. Jest to typowy golem, rzuca na siebie tarczę, ma dużo zdrowia, dużo obrony. Taki typowy tank. Typowy tank, mimo że ma, 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 ma tutaj yy, ikonkę miecza. To jest jego brat Benek. Również, również golem. Tutaj mamy Tytana. Trochę tam go zasłania. Tutaj jest mój Tytan. No każda jednostka jest unikatowa, tak? Ma, ma inne parametry, ma inne, inne umiejętności. I teraz co ważne, my się jednostkami nie poruszamy. My się poruszamy tylko i wyłącznie naszym bohaterem. My się poruszamy tylko i wyłącznie naszym bohaterem. A jednostki walczą same przeciwko znaczy inaczej poruszają się same ale my w tej pierwszej naszej fazie czyli w przygotowaniu do walki my im nakazujemy jak będą miały się ruszać robimy to w w, w menu taktyki i co my tutaj mamy już wam mówię to się na pewno spodoba wszystkim fanom różnych właśnie karcianek herosów jak najbardziej też bo tu jest kwintesencja tej strategii tutaj jest to, co pokazuje, czy jesteśmy dobrym graczem i czy zrobiliśmy sobie dobre kombo, czy wybraliśmy sobie dobrą drużynę do walki. Mamy sobie tytana. Usuniemy tą taktykę. To jest domyślna jakaś taktyka. I robimy nową taktykę. Tu mamy jego skille różne. Pierw, wybieramy, co ważne. Tu jest tyle opcji do wyboru, że aż się nie chce wierzyć. Pierwszy, jaki, jakie jednostki on ma atakować w pierwszej kolejności. I robimy, w pierwszej kolejności ma atakować jednostki, które zapewniają najskuteczniejsze wsparcie. Czyli nie jakichś tanków, nie jakichś DPS-ów, tylko na przykład healerów. Bach. możemy na tym zaprzestać i dodać, jakie skiny kolejności ma dawać, albo możemy do tego dodać jeszcze, że na przykład, że ma atakować yy, cel, który zapewnia najskuteczniejsze wsparcie. Jeżeli ma mniej niż ileś procent życia, jeżeli on ma mniej, jeżeli ma, jeżeli tytan ma mniej niż ileś procent życia, to pójdzie atakować daną jednostkę, lub jeżeli ta jednostka ma mniej niż ileś życia, na przykład jeśli chodzi o życie, ale możemy też dać pozycję, status, funkcję, jest chowańcem, jest ciężko zbrojny, zna magię wody, albo nie wiem, zna magię powietrza itd., itd. Dzięki temu możemy tak spersonalizować naszą jednostkę, że mimo iż ona walczy sama, my nią nie walczymy to będzie atakować dokładnie tych przeciwników i w tej kombinacji, której my będziemy chcieli. Dzięki temu robimy, dzięki temu, znaczy inaczej trzeba poświęcić na to sporo czasu i możemy tych taktyk zrobić tutaj 10 i jeżeli on nie spełnia jednego warunku, to przechodzi do taktyki numer 2. Jeżeli taktyka numer 2 również nie spełnia warunku, to przechodzi do taktyki numer 3 i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu możemy stricte nakierować naszego Tytana dokładnie w jakiej kolejności, kogo ma atakować, właśnie kombinacją, taką sekwencją ruchów, które ma wykonywać. Dobra. Mam nadzieję, że w miarę to logicznie i zwięźle powiedziałem o co w tym chodzi. Mam nadzieję przynajmniej, że to zrozumiecie. Ok, i teraz mamy nasze umiejętności. Bah, umiejętność, która, nie wiem, trafia cel i zadaje 300 obrażeń od magii powietrza. I tak dalej, tak dalej. Zwykły atak. No i powiedzmy na, na, na początku takim... Yy, na początku tytanem rzucamy na siebie tarczę, żeby był chroniony. Potem jeszcze do odporności niech da. I dopiero jak to zrobi, niech idzie atakować. Jednym atakiem, drugim atakiem i trzecim atakiem. I dziękuję. I to jest wszystko. Możemy sobie włączyć naszą sekwencję. Wiadomo, każdy skill jakąś, jakiś czas się ładuje. I teraz zobaczcie, widzimy, że tutaj spada czas. Możemy naszą sekwencję ustawić tak jak chcemy. Widzimy, jak tytan poszczególnie robi... używa wszystkich skillów. I tyle. I w momencie, w którym się kończy, używa sekwencji od nowa, tak? Akurat się udało ładnie. No teraz, teraz będzie problem, bo ta sekwencja ładuje się 26 sekund. Dlatego, żeby trochę przyspieszyć. Możemy zmienić tą sekwencję, zrobić tak i praktycznie prawie dwa razy całą sekwencję pod rząd wykona bez żadnego problemu. Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście mówię, no jest tutaj pełno zabawy. Jest tutaj naprawdę pełno zabawy. Te sekwencje można łączyć. Jeszcze do tego dochodzą takie aspekty jak synergia, czyli jedne efekty z drugimi się łączą i to. W poszczególnych różnych jednostkach, czyli jedna jednostka rzuca jednego skilla, to w tym momencie druga jednostka, inna, całkiem inna jednostka z całkiem innej frakcji, innej szkoły, jak rzuci daną umiejętność, danego skilla, to tam nie wiem, podwaja punkty życia, czy tak dalej, tak dalej. No jest pełno takich smaczków, motywów, które czynią tą grę taktycznie naprawdę, naprawdę ciekawą. To tyle jeśli chodzi o taktykę. Oczywiście mamy jeszcze taktykę naszego bohatera. Yy, ale ona się sprowadza do tego, że mamy różne skile do wyboru i sobie je przypisujemy do przycisków od 1 do 6 na klawiaturze. Do tego dochodzą runy, ja tam za dużych jeszcze odblokowanych nie mam, które wpływają lub na bohatera lub na całą drużynę, na przykład przeczytam Bach drużyna zwiększa skuteczność otrzymywanego uzdrawiania o 5% i zmniejsza obrażenia krytyczne od magii o 20% na przykład taka runa. No to wiadomo, że to też daną runę pod stricte daną kombinację naszych, yy, naszej drużyny dajemy. Czyli sami, sami widzicie, że w tej pierwszej fazie, bo to jest cały czas pierwsza faza, tak? Czyli przygotowanie do walki. W tej pierwszej, ta pierwsza faza wygląda mniej więcej tak jak nie wiem, budowanie deków w karciance, tak? To tu, to tu jest yy, ta najważniejsza część. Jeżeli dobrze zbudujemy dek, no to potem już w samej walce po prostu rzucamy karty, wiadomo, odpowiednio i tak dalej, no trzeba myśleć. Ale jeżeli mamy dobrze zbudowany dek, no to idziemy i po prostu walczymy. I, i wygrywamy, samo, samo za nas wygrywa grę, tak? Nie męczymy się, jeżeli mamy dobrze zbudowany dek. I mniej więcej podobnie wygląda to tutaj. Jeżeli dobrze skomponujemy drużynę, dobrze się wszystko zazębia, dochodzą dodatkowe bonusy w postaci właśnie tam synergii no to to jesteśmy niepokonani, nie? Tak przynajmniej oczywiście w teorii. Wiadomo, i myślę, że tu będzie tak mniej więcej będzie podobnie jak w karciankach, czyli będzie jakaś meta yy, gracze znajdą takie schematy, takie połączenia kombinacji bohatera z danymi jednostkami, że one będą niepokonane, albo będą na przykład 2-3 schematy, które nawzajem będą się kontrolować i to będą najlepsze schematy, ale Twórcy mają tutaj możliwość dodawania, mają tak szeroki content do dodania, mają tyle różnych jednostek i możliwości do dodawania do częstych aktualizacji i mam nadzieję, że tak będzie, że jak będą często aktualizacje, to nigdy się nie ustabilizuje sytuacja taka, że będą, nie wiem, najlepszy, najlepszy schemat drużyny, najlepsza drużyna, że tam nie wiem powiedzmy yy, Anioł, tak, który leczy i do tego, nie wiem, cyklop i golem. I że to jest najlepszy zestaw. Nie, bo jak będą dodawali często aktualizacje, często nowe jednostki, to to non-stop będzie krążyło, non-stop się wszystko będzie zmieniać, co jest bardzo przecież fajne i istotne w tego typu grach. Ok, to tak gadam, 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 ale to jest wszystko teoria. Przejdźmy do praktyki. Zacznijmy od, łączę coś prostego, sterowanie bohaterem. Pokażę Wam, jak wygląda mapa jak wygląda nasz bohater, bierzemy naszego bohatera, klikamy start. Oczywiście to jest jakiś samouczek czy coś tego typu. Robię to tylko po to, żeby wam pokazać co, jak, gdzie i po co. Leci sobie muzyczka, w ogóle muzyka, no muzyka jest przepiękna, tak, muzyka jest naprawdę na wysokim poziomie, stoi, ale jest to muzyka z herosów, jest to muzyka z herosów online i z najnowszych herosów siódemki, bodajże chyba te z szóstki, kilka kawałków słyszałem. Nie pamiętam czy jest tu też muzyka z Duel of Champions, bo już dawno w niego nie grałem. No niemniej no nie, ma, nie nie słyszałem żadnego oryginalnego kawałka, nie? Co nie znaczy, że ta muzyka jest słaba, bo ta muzyka jest naprawdę, naprawdę, naprawdę na wysokim poziomie stoi. Ok, Zatrzymajmy sobie na chwilę czas. Muzyka też ustała, jest cisza. Co my tu mamy? Mamy sobie... Planszy. To jest nasza plansza, czyli 100, połowa należy do nas, połowa do przeciwnika. My jesteśmy tylko tym bohaterem, zresztą tutaj mamy tylko tego naszego bohatera na razie. Ilość życia trzech przeciwników, kukły, również mają ilość życia na dole mamy skile, które możemy włączać numerycznie na klawiaturze 1, 2, 3, 4, 5, 6 i nie chodzimy naszym bohaterem, klikamy, jak klikniemy tak dalej to naszym bohaterem nie chodzimy strzałkami, Ni, nigdzie nim nie chodzimy. Nakierowujemy tylko myszką którego danego przeciwnika ma zaatakować i on sam do niego idzie go atakować. Po czym klikamy sobie poszczególnie 1, 2, 3, 4, 5, 6 jakim skillem ma go zaatakować. I teraz klikniemy sobie na przykład dwójkę to on biegnie do niego z dwójką, żeby go zaatakować ze skilla numer 2, który jest tam jakimś ognistym mieczem. Potem naciskamy sobie trójkę i, i dalej się nie rusza nasz bohater. Musimy nacisnąć kolejnego przeciwnika, damy trójkę i poszedł zaatakować z trójki. Kolejnego przeciwnika damy z czwórki, to ładuje i zaatakuje go z czwórki. I tak to wygląda, tak to wygląda jeśli chodzi o walkę samą w sobie, bo reszta to są jednostki, które same się zwalczają, a my bohater robimy tylko to co widzieliście, czyli klikamy jaką jednostkę mamy zaatakować i używamy danego skilla. Więc tak jak mówiłem jest to taka trochę bardziej statyczna strategia, no bo niby czasu rzeczywistego, ale jednak mamy mały wpływ na to, yy, jak ta walka się potoczy. Bo mamy naprawdę, wierzcie mi, mały, w trakcie samej walki, to mamy mały wpływ na to, jak ta walka się potoczy, bo raczej sprowadza się to do klikania w daną jednostkę, którą chcemy zabić i klikania po kolei skilli 1, 2, 3, 4, 5, 6, czy tam w zależności oczywiście jaką chcemy dać kombinację. A jednostki same za siebie walczą. Pokażę Wam to na przykładzie innego. Oczywiście to, co, to, co teraz widzicie, to jest nazwane kampania. To są takie y, scenariusze, tak? Pojedyncze walki. Ja zdążyłem przejść się wszystkie. I żeby mieć jakieś pojęcie, mniejsze czy większe, już o tej grze, damy sobie, niech będzie ten pojedynek. I. W zależności są, jest kilka rodzajów pojedynków, to zaraz pokazując Wam, obrazując grę z innym żywym graczem. Możemy zagrać 4 figurki kontra 4 figurki lub 3 figurki kontra 3 figurki. Tutaj akurat my możemy wystawić 4 nasze figurki kontra 3 przeciwnika. Wystawiamy naszego bohatera i wystawiamy sobie 3 figurki. Wystawimy sobie Bęka, wystawimy sobie Tytana i wystawimy sobie, a niech będzie sobie Yeti. Zamienimy ich sobie miejscami. I możemy dać formację defensywną lub ofensywną w zależności czy nasz bohater jest healerem, na przykład łucznikiem to sobie stoi z tyłu jak jest takim zwykłym atakującym możemy dać go z przodu Dobra, mamy ustawione każdy, każdy z potworków z naszych powinien mieć ustawioną kombinację swoich ruchów Tak, ja już mam to wszystko poustawiane wstępnie Yy, jaką kombinację ruchu będzie wykonywał. Na początku nasz benek rzuci sobie na siebie tarczę, potem rzuci drugą tarczę, a potem dopiero się rzuci do ataku, tak? Tak to wygląda. Jeśli chodzi o Benka, jeśli chodzi o nasze Yeti cyklopa To on od razu się rzuca w wirwalki, on od razu idzie atakować I będzie atakował cel, który zapewnia najskuteczniejsze wsparcie. Ja sobie taką taktykę obrałem i myślę, że to jest dobra taktyka. Dobra. Oczywiście to wszystko w zależności jakich przeciwników mielibyśmy mieć, tak? To dobieramy inną taktykę i zanim. O, ci już działają. Zatrzymamy na sekundę. To jest walka z komputerem, można zatrzymać. Tak jak widzicie, ten już ruszył do ataku, ten rzuca na siebie tarczę. Pierw ten też na siebie tytan, pierwszy rzuca tarczę. Dopiero później ruszy do ataku. Ale co ciekawe, co ważne. Tu na dole widzimy, kogo oni idą atakować. Oni wszyscy za cel obrali sobie guślarza ziemi. Dlaczego? Bo guślarz ziemi jest, yy, jest wsparciem, tak? jest jednostką wspierającą. Tutaj takim typowym atakującym jednostką, która atakuje jest cień. Dlatego moje jednostki, tak jak zostało im nakazane, idą pierw atakować wsparcie, czyli jednostki, które leczą, które dają buffy itd., tak a dopiero później wrócą do tego cienia. A ja jako bohater no mogę atakować kogo chcę. Ja sobie pójdę zaatakować tego guślarza. I na dzień dobry damy sobie trujeczkę. To jest taki skill, który od razu momentalnie jakby się do niego prawie, że teleportuje. I włączamy i zobaczymy co się dzieje. Atakuję. I moje jednostki podchodzą, już walczą, a moja rola sprowadza się do tego żeby patrzeć praktycznie kto ile ma HP, kto jest w jakiej sytuacji i kogo atakować w danej chwili. No mówię, jest to trochę statyczna walka, bo... No tak no tak tutaj te walki wyglądają, mniej więcej. Zabiliśmy dwóch guślarzy. No i został nam już tylko ten cień. No to go bijemy, nie? To go bijemy, wszystkie jednostki biją go i zaraz powinien po prostu nie żyć. O i w tym właśnie momencie zginął. Wygraliśmy nie ponosząc praktycznie żadnych strat. Wszystkie moje jednostki przeżyły. Mam już powiedzmy w miarę tą strategię opanowaną. Szybki atak i, i rozpierducha. Tak to mniej więcej wygląda. Tu wiadomo jaki czas, jakieś suma obrażeń i tak dalej, jakieś achievementy. No to są pierdółki, nie? No to są pierdółki mało, mało istotne. Dobra, tak, by, tak mniej więcej wygląda walka. Pokażę wam jeszcze, wiadomo, jest jakiś ranking, postęp i tak dalej. Pokażę wam walkę z żywym graczem, o ile kogoś znajdę, więc ewentualnie tutaj może być chwilę cięcie, bo poszukam żywego gracza, tylko ustawię sobie, aha, nie mogę, dobra, to jak coś to będzie cięcie, jeżeli będzie tego gracza szukało dość długo, a jednak znalazło od razu, znalazło im przeciwnika od razu, dobra, dajemy bęka, yy, dajemy tytana. Ale nie dajemy Yeti, tylko dajemy Brzydala, bo Brzydal ma dużo HP. Jeszcze sprawdzimy, czy wszyscy mają odpowiednią taktykę ustawioną, najskuteczniejsze wsparcie. Tak jest. Brzydal idzie z przodu, Titan jest z prawej. Dobra, wszystko wiemy. Dajemy ready, czekamy na przeciwnika i gramy PvP. Tak wygląda PvP w tej grze. Ja wystawiam swoje trzy stworki plus bohatera, on również bohatera ma identycznego, oczywiście inaczej pomalowany niż mój. Belze Bob Dobra, już widzę kogo idziemy atakować na dzień dobry. Czyli healera. Dlaczego healera? No to jest chyba oczywiste. Oczywista, oczywistość. Moje wszystkie jednostki też poszły atakować healera. Co prawda mój bohater może niedługo zginąć. I tak się zapewne stanie. No, gin healer. Dobra. Zginął healer. Bajka. I zginął mój bohater. I teraz słuchajcie, co następuje. O, teraz mogę sobie komentować, oglądać. Zginął mój bohater, to nie znaczy, że przegrałem. Mam trzy jednostki, które walczą. On również ma trzy jednostki, które walczą. No i w zależności kto będzie silniejszy i chyba to przegram. Chyba to przegram. Przegram ten pojedynek na 100%. Mógłbym się już w tej chwili poddać. I tak chyba uczynię. Nie. Dobra. Niech ten pojedynek już do końca dotrwa. Czyli jednak źle zrobiłem. Źle zrobiłem, bo... Bo ten cień... On ma, strasznie du on ma mało życia, ale ma strasznie duży damage i trzeba było go atakować, a nie tego healera słabego. No i niestety przegrałem. Niestety przegrałem. Co każda porażka, wiadomo, czegoś uczy, tak? I, i kombinacji na to, jak zrobić, żeby było dobrze, jak, jaką kombinację jednostek on miał tutaj, healera, minotaura i cień. Ja miałem zupełnie inne jednostki. No mówię, na no kombinacji jest tutaj mnóstwo na to, żeby wygrać. Jak ta gra się potoczy, czy, czy będzie fajna, no to już wszystko zależy od Ubisoftu. To już wszystko zależy od Ubisoftu. Drugie pojedynku już wam pokazywać nie będę. Yy, dobra, to jak na zakończenie. Mniej więcej mam nadzieję, że wiecie, widzicie o co chodzi. Jest to strategia, takie połączenie trochę karcianki, trochę herosów połączenie, bo jednak. Chociaż, no nie, no, to ale ciężko do Herosów. Znaczy, są jednostki i tak dalej, ale ciężko, ciężko to do Herosów, do Herosów porównać. Chociaż są umiejętności, są skillety tych jednostek, no, żywo wyjęte z Herosa. Animacje zresztą też są żywo z Herosa wyjęte. No, ale jest to, niemniej jednak jest to ciekawa produkcja. I znajduje się ona teraz na Steamie, w Early Accessie. Tylko, że kosztuje ona, proszę was, 20 euro, czy 19 euro. Prawie tam 20 jurków. No, jest to trochę za dużo, jak na to, co w chwili obecnej prezentuje gra. Jeżeli ona się fajnie rozwinie, jak najbardziej spoko. Ale może być tak, że ona za miesiąc, dwa, trzy, za pół roku upadnie, nic nie będą w niej robili i co? No i będą wydane pieniądze w błoto. Jakby kosztowała 10 euro, mega spoko. Na to, ile zabawy jest w samym malowaniu. W samym malowaniu jest tyle zabawy że śmiało 10 euro można by za tą produkcję dać ale 20 euro to już jest troszkę jednak o tak wygląda lepiej troszkę jednak za dużo no dobra nie będę nie chcę tutaj jakoś przedłużać tego filmiku mniej więcej mam nadzieję że w miarę składnie składniej, i powabnie powiedziałem jak ta gra wygląda to tyle na dzisiaj trzymajcie się ciepło jestem Majer na razie cześć